Słuchajcie, nie wszyscy użytkownicy mają zarówno jedynkę, jak i dwójkę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się bardzo często, a mianowicie, czy akumulator z wersji pierwszej będzie pasował do wersji drugiej, bo jak wiemy, ten z drugiej nie pasuje do wersji pierwszej, głównie ze względu na kształt. Jeżeli chodzi o napięcia, są niewielkie różnice w napięciach faktycznie, w pojemnościach również, ale to, co jest ciekawe, że nowy akumulator to jest akumulator lipo, stary akumulator to jest akumulator litowo-jonowy. I teraz to, co spróbujemy zrobić, to spróbujemy faktycznie polecieć na tym akumulatorze z wersji pierwszej i wykorzystać go w Mini 2. Ja już włączyłem tutaj wszystko. Za chwilę będziemy mieli podgląd, nagram ekran i pokażę Wam, jak to wygląda. Dron w międzyczasie złapał już fiksa, czyli jest gotowy do lotu. Zobaczmy w takim razie, czy tutaj mamy diagnostykę. Tutaj diagnostyki nie ma, 74%, czyli rozpoznaje akumulator. A następnie to, co robimy, sprawdzamy sobie, jak wygląda tutaj nasze menu About. Battery Times Charge, 50 razy, jest numer seryjny, rozpoznaje. Wszystko gra, jeżeli chodzi o akumulator. W takim razie spróbujmy polecieć. Take off. On może być trochę słabszy. Ja go przełączę na tryb Cines Move. Zachowuje się normalnie. Jest na pewno mniej dynamiczny niż na tym akumulatorze pierwotnym, swoim oryginalnym, ale można latać. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby na przykład dokończyć jakąś pracę, lot, zlecenie, cokolwiek, jest w stanie używać, albo ma po prostu akumulatory z jedynki, jest w stanie spokojnie używać ich w połączeniu z dwójeczką. Całkiem dobrze i żwawo sobie radzi. Ja go też nie będę tutaj jakoś specjalnie forsował, bo wiadomo, że to napięcie jest trochę niższe. Ale jak najbardziej można zastosować też akumulator z jedynki. Nie jest to wskazane przez DJI oczywiście. Ja nie wiem, czy w przypadku analizy flight logów byłyby jakieś roszczenia gwarancyjne. Natomiast celem tego filmu było to, żeby sprawdzić, czy fizycznie jest możliwe to, żeby zastosować akumulator z wersji pierwszej w wersji drugiej i pokazałem, że faktycznie jest to możliwe. Spróbujmy jeszcze odlecieć w trybie sportowym, żebyście zobaczyli, czy on ma kopa. To jest tryb Cines Move. Teraz i przechodzimy do sportu. Ma kopa w sporcie i to całkiem sporego. Jest ok. Na razie nie ma tutaj żadnych przykrych zachowań, nie stwierdziłem żadnych anomaliów, jeżeli chodzi o działanie. Wygląda to w porządku. Oczywiście czas lotu może być mniejszy, bo silniki są mocne, a napięcie jest tutaj na tym akumulatorze niższe. W najbliższych dniach będę nagrywał więcej materiałów na temat Mini 2 na pewno. Natomiast już dzisiaj chciałem Was zaprosić do swojego warsztatu online'owego dotyczącego eksploatacji. To jest przewodnik użytkownika Mini 2, gdzie zawrę szereg użytecznych spraw związanych z eksploatacją, bezpieczeństwem, kwestie prawne, też informacje dotyczące aplikacji. Pokażę studium przypadku, czyli jak wykorzystać tego drona i jak uzyskać z niego jak najwięcej, plus do tego projekty kreatywne. Bardzo serdecznie zapraszam, link znajdziecie poniżej pod tym filmem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i w nagrodę dla wytrwałych umieszczam link do plików RAW, które dzisiaj wykonałem. Właśnie Mini 2, zobaczcie sobie, jest ten folder na dysku Google, a link właśnie w opisie pod filmem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!